Karolina Pajączkowska, witam się, kłaniam i zapraszam na kilka słów o pogodzie. Nie do końca miesiąca, a raczej do końca tygodnia, do właśnie tego dnia, niedzieli, będzie trwało takie piękne jeszcze babie lato w kraju, bo właśnie na niedzielę prognozujemy spore ochłodzenie. Ale najpierw to, co najbliżej, czyli piątek, dzień, który zapowiada się na jeszcze bardzo mglisto o poranku. W noc niebezpieczny, ale w ciągu dnia to zachmurzenie, te nisko zawieszone mgły, które są niczym innym jak stratusami, czyli chmurami, będą powoli pękać. Więc poranek jeszcze mniej pogodny, ale w ciągu dnia ta sytuacja powinna się poprawić. Na południu od rana raczej już ładnie pogodnie, bo im wyżej, tym, przypomnijmy, te mgły szybciej się rozpierzchają. Temperatura także na południu najwyższa, wciąż 21 stopni, to na Podkarpaciu, 20 na Lubelszczyźnie, w Małopolsce, a im dalej na północ, nieco chłodniej, ale tylko 1 stopień, 19 stopni w dzielnicach centralnych, na Dolnym Śląsku, na ziemi lubuskiej, na północy 16-17 i tutaj ten chłód odczuwalny już od kilku dni, chociaż wciąż raczej powinno się przejaśniać momentami. Wiatr już z kierunku zachodniego będzie nam niestety czasami przynosił więcej chmur, a z tych chmur w ciągu dnia jest nawet niewielka szansa na kilka kropel deszczu, ale to bardzo symboliczne. Ciśnienie wciąż spada, a kolejne dni to jeszcze wyśmienita sobota i ta niedziela, która już powoli jest początkiem zmian. No ale najpierw sobota, od 15 do 17 stopni na północy i tutaj mała szansa na słońce, ale w centrum i na południu wciąż dobra pasa pogodowa trwa i 22 stopnie we Wrocławiu. W niedzielę wciąż 22 stopnie, ale to zdecydowanie jedyne ładne, pogodne miejsce, bo w innych miejscach już pojawi się deszcz.